Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na lekcji zdalnej. Tematem zajęć będą proste, równoległe i prostopadłe i zaczniemy sobie od definicji. Proste, równoległe nie mają punktów wspólnych lub pokrywają się. Jeżeli nazwiemy je literkami K i L, to jest oznaczenie na równoległość. Proste, prostopadłe z kolei przecinają się pod kątem prostym, czyli 90 stopni i to jest oznaczenie na prostopadłość prostych. I mamy twierdzenie pierwsze. Dwie proste o równaniach kierunkowych, y równa się a1x plus b1 oraz y równa się a2x plus b2, są równoległe, gdy a1 równa się a2 i są prostopadłe, gdy a1 razy a2 równa się minus 1. Tutaj macie przypomnienie z poprzedniej lekcji, że to się nazywało, to był współczynnik kierunkowy, czyli a1, a2 to współczynniki kierunkowe, a b1, b2 to są wyrazy wolne. I teraz robimy zadanie pierwsze. Dana jest prosta o równaniu y równa się 3x minus 5. Wyznacz prostą równoległą przechodzącą przez punkt minus 4 i 2. I teraz tak, zapisujemy sobie prostą podaną w przykładzie i piszemy symbol równoległości i nową prostą, której nie znamy. Najpierw wyliczamy sobie A2, czyli 3 razy A2, 3 będzie się równał A2, bo korzystamy z tego wzoru. I nasza nowa prosta będzie się na pewno miała postać y równa się 3x plus B2. Żeby policzyć B2, wstawiamy punkt, który dali nam w zadaniu, za x wstawiając minus 4, za y 2. Wykonujemy działania. 2 równa się minus 12 plus b2. 2 plus 12 to 14 równa się b2. I wstawiamy do naszej funkcji, którą dali nam na początku zadania. Za a wstawiamy tutaj, za a2 wstawiamy 3, a za b2 wstawiamy 14. W przykładzie b mamy proste prostopadłe, czyli piszemy tutaj, że są prostopadłe i robimy sobie ten warunek, że a1 razy a2 równa się minus 1. Czyli 3 razy A2 wynosi minus 1, dzielimy na 3, czyli A2 wynosi minus 1 trzecia. Wstawiamy do naszej funkcji i przepisujemy punkt, który nam dali, 9 minus 7. Za Y wstawiamy minus 7, za X 9 i podstawiamy. Minus 7 równa się minus 3 plus B2, minus 3 na drugą stronę, czyli minus 4 równa się B2. I nasza prosta prostopadła ma następującą postać, dlatego że A2 jest tutaj, a B2 jest tutaj. Zadanie drugie. Dane są proste, dane są dwie proste. K, czyli taka prosta, i B, i L, taka prosta. Wyznacz M, dla których proste są równoległe i prostopadłe. No to proste będą równoległe, jeżeli te współczynniki kierunkowe, to będzie takie samo tutaj. Czyli piszemy M minus 1 i 1 druga równa się 2M, czyli 2 minus M minus 2M to minus M, a tutaj na drugą stronę, czyli 1 i 1 druga. Mnożymy razy minus 1 i m równa się minus 1 i 1 druga. Teraz w przykładzie b patrzymy, kiedy będą prostopadłe. Musi być ten warunek na zielono, który tutaj pokazuję, czyli to razy to musi dać Wam minus 1. I teraz wymnażamy sobie m razy 2m to jest 2m kwadrat, minus 3m i plus 1. No i piszemy sobie, że to jest a, b, c. Mamy tutaj ukryte równanie kwadratowe. Ono jest bardzo dobrze rozpracowane w Waszych tablicach maturalnych. No ale tutaj napisałem te wzory, czyli delta to się równa b kwadrat minus 4ac, czyli to jest minus 3 do kwadratu minus 4 razy 2 razy 1, czyli 9 odjąć 8 to jest 1 i pierwiastek z delty to oczywiście 1. Teraz mamy wzór na pierwiastki równania albo miejsca zerowe, takich nazw możemy tutaj używać. I mamy minus b, czyli 3 odjąć 1 i 2 razy 2, czyli mamy 2 czwarte, a 2 czwarte to jest 1 druga. Teraz m2, tutaj równa się skupiliśmy, o, równa się minus b plus pierwiastek z delty na 2a, czyli mamy 3 plus 1 na 2 razy 2, czyli 4 na 2, 4 na 4 to będzie 1. No i teraz zadanie trzecie. Dane jest równanie prostej 6x plus 5y minus 3 równa się 0. To jest równanie ogólne prostej, my tutaj na razie zajmiemy się kierunkowymi. I teraz wśród poniższych funkcji wskaż równanie prostej równoległej i prostopadłej. No i teraz mamy podane cztery funkcje. Która z nich będzie równoległa? Zobaczcie, po prostu przerabiamy sobie to równanie na postać kierunkową. Czyli y zostają po tej stronie, a x idą na prawo i liczby na prawo. Teraz jeżeli tutaj jest piątka, to dzielimy wszystko na 5, czyli mamy y równa się minus 6 piątych x plus 3 piąte i wyciągamy całości. Czyli minus 6 piątych to jest minus 1 i 1 piąta x plus 3 piąte. Żeby znaleźć prostą równoległą, no to widzimy, że musimy mieć takie same współczynniki kierunkowe, a tutaj, no i patrzymy, która z tych funkcji ma tutaj takie coś. No i to będzie to, bo tu jest minus 1 i 1 piąta i to jest minus 1 i 1 piąta.
A kiedy będą prostopadłe? Wtedy, kiedy ta liczba pomnożona przez jakąś A2 da minus 1. No i teraz piszemy sobie minus 6 piątych razy A2 równa się minus 1. Mnożymy razy odwrotność, czyli minusy się skrócą i mamy 5 szóstych. No i teraz patrzymy, w której sytuacji będziemy mieli 5 szóstych. Jest to ta sytuacja. Tutaj uwaga, haczyk, bo oczywiście widzimy, że najpierw stoi liczba, a potem wyrażenie z x-em. No ale też tak można robić tak zadanie. Czyli to będzie tutaj prostopadłe. I teraz zadanie czwarte. Wskaż prostą A równoległą i prostopadłą do prostej y równa się 5. To jest sytuacja trochę nietypowa. Prosta, prosto, równoległa będzie y równa się minus 4. Bo wyobrażacie sobie, że piątka leci gdzieś tak, a minus czwórka tak. No a która będzie prostopadła? To, bo jak macie y równa się 5, to będzie tutaj, to x równa się 3, to będzie tutaj. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali zrobić testy maturalne z tego tematu, który robiliśmy na lekcjach, od 1 do 22. Te zadania, które cały czas robiliśmy stacjonarnie. Dobrze, dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia. Do usłyszenia.